Cześć, witam Was w teście takiego sprzętu jak Powerbank Platinet 2200 mAh. Jest to sprzęt, który kupiłem za jakieś 17 zł na promocji w hipermarkecie. Jest to sprzęt, który jak zobaczyłem, wiedziałem, że na pewno nie będzie tak dobry, jakby się to mogło komuś wydawać. Komuś, kto się nie zna na sprzęcie oczywiście. Na opakowaniu mamy takie tutaj dane, jak na przykład, że ma on pojemność 2200 mAh, 5V. Co tu jest? Później jest wejście, jest 800 mA, wyjście 1000 mA, też 5V. Czas ładowania, tylko nie wiem, czego to jest ładowania, czy jego, czy ładowania czegoś dzięki niemu. I później mamy wymiary. Tutaj są podane, ile takich cykli ładowania telefonu nam wystarczy, na jakiej pojemności powerbanka. To jest do wszystkich pokazane. Ja mam akurat tą wersję, więc powinno raz naładować telefon. Teoretycznie. Dobra, co my tu mamy dalej? Napis oczywiście oczywisty. No i możemy teraz go jakby otworzyć. Tylko czy jeszcze jest coś tu? Jest pokazane, co możemy dzięki niemu ładować. Wiadomo, wszystko co jest w standardzie USB, co ma takie właśnie wejście USB i jest wystandaryzowane, czy co, jakoś tak. No tu więcej już nie ma nic chyba takiego ciekawego. To wyciągamy go sobie. Oczywiście to jest taki fake unboxing, bo ja już go raz otwarłem. Znaczy otwarłem, już jestem po teście przeprowadzonym. Ale że tu się nic nie zmienia, to mogę jeszcze raz teraz to nagrać. No, ja po otwarciu mamy taką plastikowe coś. W tym plastikowym coś znajduje się kabelek. Dość krótki. Wiadomo, mikro USB. Zwykłe USB. Służy on do ładowania i rozładowywania. No i dalej mamy powerbanka. No, to jest taki jakby taki, nie wiem, wygląda jak jakiś mazak. Taki krótszy troszeczkę. Wagę czuć jego, coś tam waży, nie jest jakieś puste w środku. No i mamy tutaj te dwa wejścia. Może będzie to widać? Chyba nie, ale nie, jednak widać. Mamy napis in i out, tylko że to jest chyba tak, no in, out. Czyli podpinając w to wejście ładujemy, czyli podpinamy tu i podpinamy do telefonu, albo wpinamy w to mniejsze i ładujemy powerbank. I ten koniec idzie wtedy do ładowarki. No tak to mniej więcej wygląda. Można go ładować oczywiście jakimiś ładowarkami oryginalnymi. Można go oryginalnymi do telefonu, ale oczywiście na mikro USB. Byle ważne, żeby było 5V i poniżej 1000 mA. Poniżej 1000, właśnie. Dlatego tak mówię, bo na opakowaniu było, że wejście jest 800. Mamy tutaj jak byk napisane, że jest 800. Gdy spojrzymy tutaj, jest już 1 na 1. Wejście i wyjście jest 1 amper. Więc troszeczkę coś tutaj, taka mała nieścisłość. No ale nie czepiajmy się. W opakowaniu mamy jeszcze kartę gwarancyjną. To jest taka karteczka złożona. I tu gdzieś jest instrukcja obsługi. Tu jest ogólne warunki gwarancji. A tu jest instrukcja obsługi, aż taka duża. Przed pierwszym użytkowaniem naładuj powerbank za pomocą ładowarki z wtyczką micro USB, na przykład od telefonu lub z portu USB. Orientacyjny czas ładowania znajdziesz na opakowaniu. No, czyli dowiadujemy się, że to jest czas ładowania powerbanka. No i jak się w testach okaże, on też troszeczkę się jakby mija z prawdą. No, to by było na tyle prezentacji. Zapraszam do obejrzenia rezultatów testu. Po wyjęciu z opakowania powerbank był całkowicie rozładowany. W momencie, gdy podpiąłem do niego telefon, nic się nie świeciło, nic się nie działo, a telefon nie wykrywał ładowania, więc stwierdziłem, że powerbank jest całkowicie rozładowany. No okej, według instrukcji zrobiłem tak, jak było trzeba, więc załadowałem go do pełna ładowarką od telefonu. Ładowarka od telefonu ma 5V 700 mA, czyli o 300 mniej niż może on sobie tam przepuścić według tego, co jest napisane na powerbanku, a według tego, co jest napisane na pudełku, jest 800, więc to było takie najlepsze ładowanie. Jeszcze lepsze powinno być
za pomocą USB 3.0, bo tam by było właśnie to natężenie prądu by było takie pomiędzy tym 1000 a 800. Ale mniejsza z tym. Dokonałem w ramach testu 3 ładowań powerbanka oraz 2 rozładowań. Pierwszego rozładowania nie musiałem robić, bo był rozładowany, więc wykonałem ładowanie. Ładowanie trwało 4 godziny 20 minut i było ładowane właśnie za pomocą ładowarki od telefonu. Później nastąpiło rozładowanie, czyli podpiąłem telefon rozładowany do 2% do powerbanka. Po 2,5 godzinie dioda zgasła, a na telefonie było 72% baterii, więc szacuję, że 70% baterii załadowało. Kolejne ładowanie powerbanka trwało 7 godzin, a trwało aż tyle, ponieważ na początku podpiąłem go do komputera, do portu USB przedniego. Możliwe, że ten port nie ma właśnie tego natężenia, co powinien mieć. Jest taka możliwość, więc trwało to długo. Po 5 godzinach przepiąłem na ładowarkę od telefonu, bo już nie mogłem dłużej czekać. I 7 godzin łącznie wyszło ładowanie. Ponowne rozładowanie. Telefon miał 5%, naładowało do 76% w 2 godziny 15 minut, więc naładowało 71%. Później z powrotem naładowałem powerbank, tym razem już tylko ładowarką, 5 godzin to trwało i wydaje mi się, że to jest taki między 4,5 godziny do 5 godzin, to jest taki optymalny czas ładowania go do pełna. No i okej, więc ładowanie mamy podsumowane, jakieś 4,5 do 5 godzin. A ładowanie telefonu. Telefon ma baterię 1800 mAh i o ile to, co w telefonie jest pokazywane, czyli te procent naładowania, jeśli to jest faktycznie procent całości baterii, a wiem, że na pewno tak nie jest, bo oczywiście jak telefon rozładujemy całkowicie, to jeszcze coś tam zostaje na podtrzymanie i w ogóle, żeby bateria się nie wykitowała. Ale mniejsza o to, tam to jest pewnie mała granica błędu. Oszacowałem, że mniej więcej 70% z 1800 to jest około 1200, więc powerbank no nie ma za bardzo tego, co powinien mieć. Z 2200 mAh nagle się zrobiło 1200 i jakoś więcej się osiągnąć nie udało. Teoretycznie, według tego, co jest napisane na opakowaniu, powerbank powinien załadować całą baterię telefonu, plus powinno jeszcze trochę tej energii zostać. Tak nie jest. Co mnie w sumie nie dziwi, bo za tą cenę produkty przeważnie, ogólnie produkty chińskiego pochodzenia z niskiej półki cenowej mają zakłamaną troszeczkę mają wartości i rzadko się zdarza, by to, co jest napisane na opakowaniu, było faktycznie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości. Także rezultaty są takie, że czas na rozładowania go to jakieś 2,5 godziny w przypadku akurat telefonu, a ładowanie to 4,5 godziny do 5. Więc powerbank świetnie nadaje się, biorąc pod uwagę cenę i pojemność, nadaje się świetnie na takie baterie awaryjne, w razie czego jak nam telefon gdzieś tam padnie, a nie mamy dostępu do gniazdka sieciowego, a mamy kabel od telefonu i tego powerbanka przy sobie naładowanego, do naładowania jakiegoś tam, ogólnie do naładowania tych urządzeń, co są podane na opakowaniu. Więc jako taka alternatywa, bardzo fajna sprawa. A jeśli ktoś chce po prostu mieć taki mocniejszy, polecam kupić coś lepszego. Z mojej strony to było tyle. Ja jestem w sumie z zakupu zadowolony, bo spodziewałem się poniżej 50% wartości tego, co jest na opakowaniu, a mam troszeczkę więcej. Więc jak dla mnie bardzo fajnie. I to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnych filmach.